wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Lecz i oni zlekceważyli to i poszli. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić tych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy powiedział swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przyjrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Powiedział do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł swym sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Uśmiecham się do was, ponieważ to, co za chwilkę zobaczycie, wzbudzi was sprzeciw. Wielu z was, kiedy zobaczy to, co teraz można oglądać, powie: przecież tak nie wypada, to nie przystoi, ten strój nie pasuje do tego, co ksiądz robi. Istotnie, gdyby ktoś zobaczył księdza ubranego tak pięknie, który zaczyna rąbać drewno, powiedziałby, że coś tutaj nie pasuje. Istotnie, coś tutaj nie pasuje. Tak, tak, szanowni państwo. Modli się człowiek i nie ma w tym nic dziwnego. Dziwne jest to, że przyszedł do kaplicy w stroju sportowym. Dziwne jest to, że ksiądz w stroju sportowym próbowałby odprawiać mszę świętą. Nie ma w tym nic dziwnego, że uprawia sport i nie ma w tym nic dziwnego, że się modli. Tym bardziej nie ma nic dziwnego w tym, że ksiądz chce odprawiać Eucharystię. Dla Eucharystii jest ustanowiony, ale nikomu, tym bardziej księdzu, w takim stroju nie wolno nawet zbliżać się do tych najświętszych tajemnic naszej wiary. On może grać piłkę, on może i powinien się modlić, tym bardziej powinien sprawować Eucharystię, ale gdyby chciał odprawiać ją w takim stroju, prosto z boiska, to każdy z was, drodzy państwo, a ja pierwszy powiem, że coś tutaj nie gra. Są takie miejsca, do których nie wejdziemy, jeśli nie mamy odpowiedniego stroju. Nie do wszystkich restauracji wpuszczą nas, jeśli nie mamy marynarki lub krawatu. Dadzą nam marynarkę, ale bez niej nas nie wpuszczą. Jest jednak rzeczywistość, którą nazywamy światem Boga. To nie jest miejsce. To jest stan, to jest jedność z Bogiem. I kiedy Bóg zaprasza, żeby wejść w Jego przestrzeń, tym bardziej, przede wszystkim tam, człowiek musi się przygotować. Pan Bóg powołuje, ale to od człowieka zależy, w jaki sposób człowiek odpowie na Boże wołanie. Bogu naprzeciw trzeba wyjść przygotowanym. Samemu trzeba przygotować szatę swego serca. W jednym z niedawno obejrzanych filmów pojawia się bardzo ciekawa scena, w której upadły ksiądz po powstaniu z grzechu tłumaczy potem dawnemu esbekowi, jak to działa. I mówi: jeśli masz choćby kropelkę pragnienia, żeby wyjść z tego bagna, Pan Bóg ci pomoże. Właśnie tak to działa. W ten sposób człowiek przygotowuje szatę swego serca na spotkanie z Bogiem i z powołanego staje się wybranym. Każdy zawsze, w każdej okoliczności, jeśli tylko tego chce, może stać się wybranym Boga. Może zacząć przygotowywać swoje szaty, żeby wejść na Jego ucztę. Apokalipsa mówi, że wszyscy, którzy tego pragną,
mogą obmyć swe szaty we krwi baranów. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj święte księgi za słowo życia.